23-letni mieszkaniec Siedlec katował dziś psa. Świadkowie twierdzą, iż szczeniak uciekł mu na spacerze. Mężczyzna zaczął chodzić wokół samochodów na parkingu, szukając zwierzęcia, a potem przez 2 minuty bił je i kopał. Są na to dowody w postaci nagrań, wstrząsających nagrań. O zajściu powiadomiono Komendę Miejską Policji w Siedlcach, która jednak psa nie odebrała, choć na interwencji w mieszkaniu u sprawcy była. Z pomocą musieliśmy przejść my, czyli pogotowie dla zwierząt. Udaliśmy się do mieszkania sprawcy sami. Katem psa okazał się 23-letni Hubert O. Nam nie przyznał się do winy, twierdząc, iż psu dał jedynie klapsa. Katowanego szczeniaka zabraliśmy interwencyjnie wraz z drugim psem, jaki był w mieszkaniu. Teraz oba psy trafią do lekarza weterynarii, a później na obserwację do zoopsychologa. Zapraszamy do wsparcia ratowania zwierząt z interwencji, ich diagnostyki i leczenia. Zwierzęta ratujemy tylko z Państwa datków.